Pierwszy dzień rejsu z Vancouver przez cieśninę Strait of Georgia. Cieśnina Johnston Strait wita silnym, sztormowym wiatrem. Prąd odpływu pcha do przodu, a Warszawia dzielnie przebija się przez fale. Lepiej nie walczyć ze sztormem. Przyjemnie jest płynąć z wiatrem i znaleźć spokojne miejsce do przeczekania. Sumowanie do takiego rozbitego pomostu czasami ma zalety. Po prostu nikt tutaj nie dobija i jest pusto. Kotwica była już przygotowana do wrzucenia, ale okazało się, że jest ładny pomościk. No. Ładny jak ładny, to rzecz względna. Najważniejsza zaleta, że jest i jest pusto. Nikogo nie ma. A jeszcze jedna następna zaleta, że nie trzeba płacić. Port Hardy przy publicznym, zewnętrznym pomoście tylko jeden malutki jachcik stoi. Czasami wiaterek tutaj przy pomoście dobrze bujał łódką i fale wnosiło do zatoki. Potem przypłynęło trochę więcej łódek, tak jak widać teraz. No i pora na wypłynięcie. Ten duży jacht też płynie dookoła wyspy Vancouver. Także mam nadzieję, że gdzieś spotkamy się po drodze. Północno-zachodni cypel wyspy Vancouver. Przylądek Scott, Cape Scott. Po 12 godzinach żeglugi z Port Hardy wpłynąłem tutaj w środku nocy, o 3 w nocy. Ciemno było kompletnie, tylko polegając na mapach komputerowych i GPS i radarze, zacumowałem tutaj przy pomoście w Winter Harbor. Kiedyś tutaj było bardzo ciasno, bo przypływały kutry, rybołówstwo kwitło, a teraz to właściwie jest takie typowe, porzucone miasteczko, porcik na zachodnim wybrzeżu wyspy. Ulic tutaj właściwie nie ma. Są tylko tak zwane boardwalk. Takie drogi z desek wzdłuż zatoki są typowe w tych rejonach. Last Resort. Taki hotelik, do którego można dojść właśnie tą drogą nad samą wodą. Ciekawa dekoracja drzwi do jednego z domów. Przed domami, obok tej drogi, jest, można powiedzieć, driveway, na której zwykle stoi taka waga i hak do wieszania ryb i oprawiania. Ta droga z desek jest wzdłuż zatoki, ale do drogi lądowej, samochodowej drogi, można dojść tutaj tą ścieżką w bok. Większość domów tutaj jest w stanie rozpadu, chociaż niektórzy próbują coś remontować, ale widać, że roboty remontowe dawno stanęły. Tutaj kiedyś był długi, ładny, efektowny pomost, z którego zostały tylko pale i ewentualnie jakaś łódka cumuje do pali, ale przy niektórych domkach widać, że ktoś coś robi. Także jakieś remonty, postępy też potrafią dbać ludzie. Oczywiście, jak przystało na każdą taką miejscowość, jest liquor store, czyli gorzałka wszędzie dostępna. Wiaterek cały czas dobrze daje z południa, czyli przeciwny, także płynę znaleźć jakieś spokojne kotwicowisko w pobliżu. Wejście do Klaskish Inlet jest bardzo wąskie, ale bardzo ładnie osłonięta zatoka. Bezpieczne miejsce na przeczekanie silnego wiatru.
documowałem do boi. No i stoję tutaj cały dzień, co chwila podmuchy wiatru, ponad 30 węzłów, także mocno lina naprężona pracuje. Znowu będę miał czyszczenie burty, bo od tych oponek gumowych to pozostanie ślad na burcie. Wyspa Solander i przylądek Brooks. Taki Cape Horn, przylądek Horn, przejście dookoła wyspy Vancouver. Na Warszawę okrętuje się załoga, Ela i Marek. Rozpoczyna się dwutygodniowy i rodzinny rejs. No Marek, hop! O, chcę, żeby cię wykopać. I co Marek, teraz zbieramy? 3 punkty chyba, czy 2. Kto wygrał tym razem? 2 punkty, Marek. Długie, olbrzymie plaże, piaszczyste, puste i bardzo rozległe